Rozpocznę od pewnych osobistych przeżyć. Pewnego dnia stałem na chodniku jednej z ulic Manhattanu i zadzierałem mocno głowę, podziwiając drapacze chmur. Wow, ale wspaniałe dzieło. W pewnym momencie zatrzymał się obok samochód, jeden z tych wielkich czarnych multivanów, które krążą po Manhattanie, i wysiadł z niego człowiek w średnim wieku, w nieco zmiętym garniturze. Wyciągnął z samochodu grubą, pękatą teczkę, neseser, z którego wystawało mnóstwo papierów, dokumentów. Mimo że minęło od tamtego zdarzenia wiele lat, ten obraz mam cały czas w pamięci, wbił mi się mocno w pamięć. I pomyślałem sobie wtedy, że ten człowiek miał zupełnie inny dostęp do tego miejsca niż ja. Ja miałem dostęp na takim najniższym poziomie, można powiedzieć najbardziej prymitywnym. Jako turysta mogłem tylko patrzeć i rozdziawiać buzię. A ten człowiek miał zupełnie inny dostęp. Był wyraźnie jednym z twórców tego miejsca. I to jest tęsknota, która pojawia się w moim umyśle za każdym razem, gdy mam okazję zwiedzać jakieś niezwykłe miejsca. Jest to takie pragnienie, by wznieść się na wyższy poziom i mieć udział w tworzeniu czegoś. Nie wiem, czy też tak macie. Myślę, że każdy z nas ma coś takiego, ale może w trochę inny sposób. Uzyskać takie pragnienie, uzyskać dostęp do czegoś, do czego dzisiaj tego dostępu jeszcze nie mam, i trochę go zazdroszczę innym ludziom. Ale czytając dzisiejszy odcinek Listu do Rzymian, wpatrując się w jego znaczenie, zaczyna się w nas coś dziać, role się odwracają i zaczynamy rozumieć, że my mamy dostęp do jeszcze większych spraw i że to inni powinni zazdrościć nam. Czyżby? Przeczytajmy fragment Listu do Rzymian 5, pierwszą jego część. Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. To inni powinni zazdrościć nam. Czytamy na początku, dostąpiwszy usprawiedliwienia. Dostąpiliśmy usprawiedliwienia. Co to za dostęp? Gdy Chrystus zapukał do naszych drzwi i my otworzyliśmy, wielu z nas, którzy już tego doświadczyli, Chrystus w nas zamieszkał. I to jest istota chrześcijaństwa. Chrystus w nas, Bóg w nas. Docelowa relacja człowieka z Bogiem tak jest właśnie opisana. Ale żeby coś takiego było możliwe, musiało zdarzyć się naprawdę wiele, bo było bardzo wiele barier do pokonania, by Chrystus mógł w nas zamieszkać. Jedną z takich barier jest świętość Boga, Jego doskonałość. Nie może sobie niedoskonały, zły człowiek tak od po prostu zaprosić Boga do siebie. Z tymi wszystkimi swoimi postawami, które gnieżdżą się w sercu, z pychą, zarozumiałością, lekceważeniem, przewrotnością, a nawet złością i wrogością, które to postawy zasługują na gniew i oburzenie Boga, a nie na to, by się z nami bratać.
Taki jest nasz stan. Jak mieszkaniem tak niedoskonałej i zdegenerowanej osoby, jak taka osoba może stać się mieszkaniem doskonałej osoby, jaką jest Bóg? My po prostu, żaden człowiek nie jest w stanie sprostać standardom doskonałości potencjalnego lokatora, jakim jest Bóg. Inaczej mówiąc, ta budowla, jaką jesteśmy, całkowicie nie spełnia parametrów mieszkania Boga. Więc jak Bóg, Chrystus, może zamieszkać w człowieku? Jednak ta bariera świętości została pokonana przez Jezusa Chrystusa na krzyżu. Drugi list do Koryntian 5. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Ta bariera została pokonana przez to, co Biblia nazywa usprawiedliwieniem. Wielkie słowo, może największe w liście do Rzymian. Jezus przez swoją śmierć na krzyżu zapłacił za wszystkie nasze niedoskonałości. Gdy zaufaliśmy Chrystusowi, gdy zaprosiliśmy Go do naszego życia przez wiarę, Bóg rozciągnął na nas skuteczność śmierci Chrystusa na krzyżu i ogłosił nas sprawiedliwymi. Ogłosił nas doskonałymi, chociaż tacy nie jesteśmy. I co chwila wyłazi z nas jakaś usterka. Ale Bóg uznaje, okej, to jest dobre mieszkanie dla mnie, bo wszystkie niedoskonałości w nas zostały zasłonięte przez krew Chrystusa, jak parawanem. Te usterki w nas będą stopniowo usuwane, ale już dzisiaj mamy ten najbardziej niezwykły dostęp, jaki może człowiek mieć. Dostęp do wspólnoty z Bogiem. Między mną a Bogiem zaistniał pokój. Bóg zamieszkał we mnie. Ogromny dostęp, ogromny przywilej. Ale nasz dzisiejszy fragment listu do Rzymian pokaże nam jeszcze jeden dostęp, jaki uzyskaliśmy w chwili, kiedy zaufaliśmy Chrystusowi. Drugi wers jeszcze raz przeczytajmy. Dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Otrzymaliśmy jeszcze jeden dostęp, jeszcze jeden przywilej, dostęp do łaski. Jak się przyjrzeć, jest to dostęp absolutnie niezwykły do łaski, czyli do nieograniczonego zaangażowania Boga w moje życie. Ten facet w Nowym Jorku wysiadający z czarnego multivana, gdyby chciało mu się spojrzeć na mnie, to pewnie by pomyślał z politowaniem, jeszcze jeden turysta może tylko rozdziawiać buzię z zachwytu. Ja to co innego. Jestem twórcą tego miejsca. Na co ja mógłbym odpowiedzieć? Ten twój dostęp jest niczym w porównaniu z moim dostępem. Sam Bóg angażuje się w moje życie. Czyż nie jest to wspanialsze od wszystkich dzieł tutaj? Ja mam dostęp do łaski. Na to tamtemu człowiekowi szczęka opadłaby na chodnik. Wow, dostęp do łaski, co to jest? Ale kluczowe słowa, które w naszym dzisiejszym fragmencie pokazują dostęp do czegoś tam, który uzyskujemy przez wiarę, są jeszcze przed nami. To są słowa w końcówce wersu drugiego. Chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Co to jest nadzieja? To jest
coś, czego się spodziewamy, gdy myślimy o przyszłości. Inaczej mówiąc, marzenia, jakie w nas powstają. Nadzieja równa się marzenia. Marzenia o wielkich rzeczach, które się zdarzą. Jak wielkie rzeczy są możliwe, gdy ufamy Bogu? Do jak wielkich marzeń uzyskujemy dostęp? Chlubimy się, końcówka wersu drugiego, nadzieją chwały Bożej. A więc możemy uczyć się marzyć na poziomie chwały Boga, najwyższym, jaki istnieje. Możemy marzyć o dziełach, przy których dzieła Manhattanu to zabawa w piaskownicy. Jest to nadzieja chwały Bożej. Trzy słowa, ogromna za nimi treść. Szczęka naszego rozmówcy opada więc na chodnik i mówi do nas: słuchaj, daj mi swój namiar, muszę mieć z tobą kontakt. Ja też chcę poznać te marzenia, bo widzę, że mnie wyprzedziłeś. Nasze marzenia, które możemy mieć dzięki Chrystusowi. Ale przejdźmy bardziej do szczegółów i zacznijmy od naszych aktualnych nadziei, naszych marzeń, które obecnie mamy. Co jest dzisiaj treścią naszych marzeń? Są to często rzeczy małe w porównaniu z nadzieją Bożej chwały. Nasze obecne marzenia są, jakie są, nie przeskoczymy samych siebie. Nawet nie mamy wyobrażenia, jak nasze marzenia mogłyby być większe. Są często bardzo przyziemne, materialne. Dotyczą zwyciężania w jakimś rankingu, w jakimś współzawodnictwie z innymi ludźmi. Albo dotyczą szczęścia w relacjach z innymi ludźmi. Ale w naszym fragmencie pokazany jest kierunek, pokazana jest perspektywa, w którą stronę nasze marzenia mogą się rozwijać. I ten kierunek jest właśnie wyrażony przez te trzy słowa. Nadzieja chwały Bożej. Te marzenia mogą być dzisiaj trudne do wyobrażenia. No co to jest nadzieja chwały Bożej? No piękny motocykl, samochód, dom, no relacja z drugą osobą, no to sobie wyobrażam, ale nadzieja chwały Bożej. Chcąc zilustrować, jak nowe wyobrażenia mogą przekraczać wcześniejsze, powróćmy na ten chodnik w jednej z ulic Manhattanu, gdzie zobaczyłem człowieka, który miał dostęp na zupełnie innym poziomie niż ja, był współtwórcą tego miejsca. I miałem jak zwykle w takiej chwili przebłysk tęsknoty, by umieć organizować takie dzieła jak tamte. Ja w końcu też jestem odpowiedzialny za niemałe rzeczy, za wspólnotę, ośrodek. Mam jakieś doświadczenia w organizowaniu entuzjazmu kilkuset twórców naszego ośrodka, wolontariuszy. I takie rzeczy mnie szczególnie interesują, bardziej niż to, co interesuje zwykłego turystę. Interesuje mnie głównie to, jak to wszystko jest zorganizowane, skoordynowane. I oglądałem w swoim życiu wiele reportaży o tworzeniu różnych miejsc, różnych dzieł. Jednak to, na co natrafiłem kilka dni temu, przerosło całkowicie moje dotychczasowe wyobrażenia, co to znaczy coś zorganizować. Miałem okazję przeglądać pewne opracowanie dotyczące czegoś, co ma powstać w ciągu najbliższych 22 lat, a więc do 2044 roku w miejscu na Manhattanie, które dobrze poznaliśmy, bo nieopodal mieszkaliśmy. Znajdują się tam dwa słynne obiekty, o których przynajmniej o pierwszym każdy słyszał. Hala Madison Square Garden, gdzie odbywają się najsłynniejsze wydarzenia, mecze koszykówki Michael Jordan, koncerty gwiazd.
Ale ta hala jest jakby częściowo postawiona na dworcu Pensylwania, który jest z kolei najruchliwszym miejscem Manhattanu, gdzie jest największe krzyżowanie się komunikacji. I parę dni temu wpadło mi w ręce opracowanie, co jest planowane w tym miejscu. To opracowanie zostało przygotowane przez głównego dyrektora tego przedsięwzięcia, można powiedzieć mój odpowiednik, jeśli chodzi o moje tutaj zaangażowanie, tworzenie, COEK, więc tym większą ciekawością to poznawałem. To miejsce ma być całkowicie przebudowane, łącznie z przebudową dworca Pensylwania, całą komunikacją Madison Square Garden, a wokół nich i częściowo na nich, na tym najbardziej ruchliwym i tętniącym życiem miejscu chyba na świecie, ma zostać postawiony kompleks 10 potężnych, nawet jak na standardy Manhattanu, pękatych, drapaczych mur, z których najwyższy ma być w ogóle najwyższy, wyższy od dotychczas najwyższego budynku w Nowym Jorku. Jak się w to wczytywałem, to wielkość tego przedsięwzięcia i stopień skomplikowania po prostu przyprawiał mnie o zawrót głowy. Jest to z pewnością obecnie najbardziej skomplikowane urbanistycznie i technologicznie wyzwanie ze wszystkich na Ziemi. Ilość opracowań, która powstała, zastępy ludzi, które nad tym pracują. Jak na tym najruchliwszym organizmie postawić coś takiego, wszystko dopasować, wszystko przyłączyć. Jakie rzeczy trzeba uwzględniać, nigdy bym o nich nie pomyślał. Na przykład, jaki to będzie miało wpływ na dzieci, które się tam urodzą w okolicy i na ich programy przedszkolne. Co planuje się zrobić z 1500 mieszkańcami, jakich przesiedlić przed wyburzeniami, z 500 firm i dziesiątkami tysięcy pracowników. Tak sobie pomyślałem, że brakuje tylko opracowania o wpływie tego projektu na samopoczucie wiewiórek, które tam się mogą pojawić, ale nie zdziwiłbym się, gdyby coś takiego się pojawiło. I to, co poznałem, przekroczyło całkowicie moje dotychczasowe wyobrażenia i poszerzyło je, co to znaczy umieć coś zorganizować. Myślę, że nieprzypadkowo to opracowanie wpadło w moje ręce, bo nie wierzę w przypadek, wierzę w prowadzenie Ducha Świętego. Nawet wysłałem to opracowanie komuś z was, kto zastanawia się, czy nie studiować urbanistyki i gospodarki przestrzennej, i powiedział mi ten ktoś, że nabyte ewentualnie umiejętności marzy mu się wykorzystać kiedyś w tworzeniu naszych ośrodków. No, przyszłość bardzo świetlana. To jest tylko ilustracja, jak coś może przerosnąć nasze dotychczasowe wyobrażenia, ale jak się wczytujemy w dzisiejszy fragment listu do Rzymian, podobna rzecz ma się dziać w duchowej dziedzinie naszego życia. Gdy nasze wyobrażenia o działaniu Boga, nasze pragnienia Bożego działania, to na co mamy nadzieję, co nam się marzy, będą rosły. Kiedy nauczycielem marzeń będzie dla nas sam Bóg. Gdybym miał podać własny przykład, jak Bóg prowadzi od marzeń zwyczajnych do wielkich. Jak Bóg prowadzi człowieka. Ale zanim o tym powiem, to zobaczmy, w jaki sposób Bóg tego dokonuje, w jaki konkretny sposób poszerza nasze granice, by chciało nam się chcieć większych rzeczy, bardziej duchowych. Okazuje się, że bez pewnej rzeczy ani rusz. Przeczytajmy drugą część dzisiejszego fragmentu. Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę,
Wypróbowana cnota zaś nadzieje. W jaki sposób Bóg poszerza nasze granice, by chciało nam się chcieć większych rzeczy? Okazuje się, że bez pewnej rzeczy ani rusz, a tą rzeczą jest ucisk. Bożym sposobem jest ucisk. I teraz mogę już opowiedzieć o tym, w jaki sposób Bóg naprowadził mnie na zupełnie inną nadzieję, niż miałem do tej pory. Jaka jest ta moja historia? Kim to w życiu nie chciałem być i jakie były moje marzenia? Między innymi, czemu nie, zostać profesorem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor to ma klawę życie, czemu nie? Jednak pojawił się, jak w tym naszym trzecim wersie, pojawił się pewien ucisk w postaci paru porażek, przez które Chrystus doprowadził mnie najpierw do nawrócenia, właśnie wtedy, do zaufania Mu, ale też jak skorygował moje marzenia, to znaczy skorygował, On jakby pozwolił mi zobaczyć pewne rzeczy, żeby mógł za nimi chętnie pobiec. Pewne rzeczy się wtedy posypały. Gdy zdawałem na maturze historię, skoro chciałem iść na uniwersytet, na historię, dyrektorka szkoły, czy to przypadek, że przyszła na mój egzamin z historii, chociaż była nauczycielem WF-u, ale że była zagorzałą komunistką, nie przebierającą w środkach, tak sobie pomyślałem, że cierpiała na złośliwy komunizm i wiedziała, że jestem synem pastora, przyszła i zadała pytanie, czy powstanie warszawskie było potrzebne. Oto jedna z okoliczności, które sprawiły, że zamiast rozpocząć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, by zostać wielkim profesorem, znalazłem się w studium pielęgniarstwa neuropsychiatrycznego, co było lepsze od wojska, no akurat coś takiego się udało znaleźć. Ale musiałem tam się uczyć umiejętności, które znacznie odbiegały od tych przydatnych na ścieżce bycia sławnym profesorem. Nie było łatwo. To znaczy same te czynności mi się podobały, spodobały. No ale czasem słuchanie poleceń właśnie nie było łatwe. Ale oto pewnego dnia, gdy wracałem z tej szkoły do domu, idąc w dół ulicą Zamoyskiego w Krakowie, pojawiło się pewne marzenie, pewien obraz przyszłości, obraz zaangażowania zupełnie inny od wcześniejszych marzeń. Obraz, który najłatwiej opisać mówiąc, że zaczął się realizować 13 lat później tutaj w Bielsku-Białej, czyli marzenie o budowaniu uczniów Chrystusa. Marzenie przekraczające wszystkie wcześniejsze, obraz zaangażowania, którego nie zamieniłbym, patrząc z dzisiejszej perspektywy, na żadne inne. Tak oto od jednej nadziei Bóg poprowadził do zupełnie innej. Od jednych marzeń do zupełnie innych. Tak jak w tej instrukcji naszej z Bożego Słowa, Bóg dopuszcza pewien ucisk, pewne porażki, coś poszło nie tak, zamienił mi uniwersytet na szpital psychiatryczny, ale to był Boży sposób, by naprowadzić mnie na zupełnie inną nadzieję, inne marzenia. Ktoś z was mógł pomyśleć w trakcie tego mojego wywodu, że rozmawiamy tutaj o wspaniałych rzeczach w przyszłości, o wspaniałych marzeniach, a w tobie przeważają problemy dnia dzisiejszego,
i to raczej smutne rzeczy. Może myślisz, mam wiele utrapień, kłopotów i te kłopoty wypełniają moją rzeczywistość, dominują nad tym, co przeżywam. Ja nie mam siły marzyć. Zacznijmy więc od tych, którzy nie mają siły marzyć. Jednak okazuje się, że to właśnie ucisk, jakiego doświadczamy, odgrywa w rękach Boga kluczową rolę w tym poszerzaniu naszych marzeń. Do tego stopnia, że bez tych ucisków, albo z tych ucisków powinniśmy się w zasadzie chlubić. Chlubić tym, że Bóg się mną zajmuje. Że nie pozwala mi tak sobie po prostu żyć tam szczęśliwie i tylko się śmiać, skoro dopuszcza takie rzeczy. Skoro powierzyłaś swoje życie Chrystusowi, uciski nie są przypadkowe. Nie uwierzyłeś w przypadek, ale w Chrystusa, że On ma plan i prowadzi. Właściwe podejście do ucisków to myślenie, że bez nich nie ma rozwoju. Bez ucisku, trudności ani róż, by chciało nam się chcieć większych rzeczy niż dotychczas. Potrzebne są odpowiednie trudności, które po kilku stopniach poprowadzą nas ku wyższej nadziei, ku lepszym marzeniu. Jakie to stopnie? No, pokazują to właśnie te wersy 3 i 4. Ucisk wyrabia co? Wytrwałość. Czyli po pierwsze potrzebna jest wytrwałość. Bez wytrwałości nie wytrwamy w skupianiu się na takich wyższych, bardziej duchowych marzeniach. Bo tam trzeba wielkiej wytrwałości, by utrzymać kurs i nie pójść na skróty. Co jeszcze Bóg w nas buduje następnie? Wypróbowaną cnotę, inaczej mówiąc, charakter. Są potrzebne pewne cechy charakteru, by nie zejść z tej drogi do najbardziej wartościowych marzeń. Bez takich rzeczy jak łagodność, samoopanowanie, radość w trudnych chwilach, nieszukanie swego, skupienie się na drugim człowieku pomimo własnych kłopotów. Bez odpowiedniego charakteru nie będzie realnych warunków do tych najbardziej wartościowych marzeń. I to wszystko, jak tu widzimy, prowadzi w końcu do celu. Ten wytrwały charakter wyrabia nadzieję, czyli właśnie marzenia. Uzdalnia nas do wyższych marzeń. Już innych niż te wcześniejsze przyziemne. Szukając dalszych przykładów, ważnym epizodem w naszym życiu był chrzanów i wspólnota, w której rozpoczęliśmy naszą służbę, też jako małżeństwo. No, tam też były spore marzenia, co uda się zrobić. No i coś tam się udało, dzięki Bogu, pewni ludzie nawrócili się do Chrystusa. Jednak dominującym efektem mojego przywództwa w tamtej wspólnocie było w końcu to, że dorobiłem się sporej opozycji. No i atmosfera była naprawdę ciężka, pasująca jak najbardziej do tego słowa ucisk. Była to z pewnością szkoła charakteru i wytrwałości, do czego przyczyniły się też dodatkowo raczej surowe warunki życia. Ale właśnie wtedy, kiedy wszystko wydawało się beznadziejne, wyrosła na tym zupełnie nowa nadzieja, nowe marzenie w kierunku duchowego pomnażania od samego początku w Bielsku Białej. Bóg po prostu posługuje się uciskiem, by naprowadzić nas na
wyższą nadzieję. I przykłady można by mnożyć, każdy z nas pewnie. Choćby nasz własny ośrodek. Jeden z ucisków, jakie Bóg zastosował, to jakby zamknięcie dostępu do środków z zewnątrz. Tak jak to się kiedyś robiło i nadal robi, że się pozyskuje sponsorów, również z bogatszych krajów, więc my też próbowaliśmy. Rozumiem, że coś może pójść słabo. Trochę się nie udać. Ale żeby nie pozyskać absolutnie nic, pomimo starań i wyjazdów, towarzyszyło temu wiele frustracji, ale błysk. Przez ten ucisk Bóg otworzył zupełnie nową nadzieję, która wcześniej była nie do wyobrażenia, że zrobi to, przepuszczając pomyślność przez nas samych. Czymże jest tamta nadzieja, że pozyskamy sponsorów? Wszyscy szukają sponsorów. W porównaniu z tym, że stanie się to środkami samych Polaków i to w znakomitej większości naszymi własnymi siłami, nas, wspólnotowiczów, gdy Bóg po prostu posyłał pomyślność, a myśmy ofiarowali. Od niskich marzeń przez ucisk do wspaniałych. A że w marzeniach możemy ciągle wzrastać, teraz w tej dziedzinie, o której właśnie mówię, przeżywamy inny ucisk, przynajmniej ja, ale nie tylko. Polega on na tym, że mnie powrót do domu dzisiaj z naszego spotkania zajmie 2 minuty, tak? I będę w domu. Ale niektórym z was zajmie 1,5 godziny, jeżeli przyjechaliście ze Śląska i to jeszcze z małymi dziećmi na pokładzie, bo wieczorem są korki. Jednak jest to ucisk także dla mnie, chociaż nie jest to ucisk fizyczny, raczej psychiczny, ale bardzo realny. Jak sobie wyobrażam, jakie poświęcenie jest potrzebne z waszej strony nieraz. I co mam z tym zrobić? Często o tym myślę. O, mogę podstawić ten ucisk do naszego równania, które dzisiaj poznajemy, czyli do wersów, które wciąż są na ekranie. Co mam zrobić? Co robić? Co robić mam? Właśnie taką piosenkę śpiewaliśmy na obozie. Ja zawsze nie wiem, co robić. Jakbyście znowu tą piosenkę jeszcze zaśpiewali, to taka dygresja. Piękna piosenka. Ty jesteś słońcem, światłem. No właśnie, co mam robić? Mamy najpierw co robić? Się chlubić. Lecz chlubimy się także z ucisków. Czyli podziękować Bogu za ten ucisk i uznać, że on jest po coś. On jest po to, żeby wyrobić we mnie jeszcze większą wytrwałość, jeszcze bardziej ukształtować mój charakter i w końcu poprowadzić do jakiejś wyższej nadziei, co z tego ucisku wyniknie, co się zrodzi, jaka nadzieja wcześniej nie brana pod uwagę, to kiedyś się to ukaże, to Bóg całość prowadzi. Ale zwróćcie uwagę, co ja zrobiłem ze swoim uciskiem? On jest autentyczny. Pomyślałem, że tu chodzi o moją wytrwałość, mój charakter, o moje doskonałe marzenia, które będą wynikiem, za którymi pobiegnę i oddam się im z pasją. Niektórzy chrześcijanie niestety marnują tą szansę, jaką Bóg im daje, posyłając ucisk, bo gdy ten ucisk przychodzi,
Zamiast przyjmować go jako okazję do ćwiczenia się wytrwałości w odpowiednim charakterze, co robią? Szukają winnych i myślą, co inni powinni zrobić. O, jak mi ciężko, więc ten to powinien zrobić, to tamten powinien się zmienić, tak? A tamten jeszcze powinien pomóc mi w tym. Poważny błąd. Zamiast samemu rozwijać się, pozostaje mi w głowie mielenie pretensji do innych ludzi. Ślepa uliczka, która nie poprowadzi do jakichś większych marzeń, raczej na boczny tor. Nie tędy droga. Każdy ucisk jest okazją dla ciebie, by wzrastać w wytrwałości, w cechach charakteru. Nie wpadnij w tą pułapkę myślenia, co teraz powinni zrobić inni. Nie twoja sprawa. Co ty masz okazję zrobić? Nad tym się zastanów, bo inaczej staniesz się frustratem poszukującym winnych. Takich nie brakuje. Tak wygląda nasza ścieżka nadziei, ścieżka marzeń, gdy wzrastamy dzięki uciskom, jakie Bóg dopuszcza, gdy odpowiednio na nie reagujemy, no, prowadzi to w końcu do tego, że marzą nam się jakieś wyższe rzeczy. A że nie będziemy tutaj, czy nie jesteśmy tutaj na ziemi na wieczność, narastają też w nas marzenia, by poznawać coraz bardziej Boga tu na ziemi, ale też w wieczności. Na ziemi czujesz się coraz bardziej gościem, przechodniem, a twoja nadzieja jest coraz bardziej tam, w wieczności. Podczas gdy wielu innych ludzi wokół, gdy posuwa się w latach, ma poczucie, że najlepsze to już było, są coraz bardziej smutni i podenerwowani przemijaniem. A ty jesteś coraz bardziej podekscytowany tym, co ciebie czeka tam. I czujesz się dokładnie tak, jakby najlepsze było dopiero przed tobą. Zbliżasz się do progu wieczności, końca życia tu na ziemi, jak do pierwszej randki. I nie jest to coś, co sobie wmawiasz, sztucznie podsycasz, ale co po prostu wypływa z twojego serca. W sposób, który został opisany w jeszcze ostatnim wersie dzisiejszego fragmentu, który przeczytam jako podsumowanie bardzo krótko. Wers 5. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Oto najważniejszy symptom tego, że Chrystus zamieszkał w moim sercu. Miłość Boża jako owoc Ducha. Jeżeli ją w sobie dostrzeżesz, masz przed oczami najważniejszy dowód, potwierdzenie, że Chrystus w tobie zamieszkał. Masz podstawy do niezawodnej nadziei, do pewności zbawienia. Jak można zobaczyć w sobie miłość Bożą jako owoc Ducha? Miłość Boża jest zawsze bezwarunkowa. Dlatego najlepiej widać ją, gdy kochamy kogoś, kto zasługuje na coś zupełnie przeciwnego. Miłość wobec nieprzyjaciół. Jeżeli masz jakichś prześladowców albo ludzi, których najtrudniej kochać, a w twoim sercu pojawia się miłość, gdy tą miłość sobie zobaczymy, nadzieja zawieść nie może. Jest to niezawodny znak, niezawodna nadzieja. I wtedy nasze marzenia
rzeczywiście wybiegają poza doczesność, marzymy o tym, że kiedyś zobaczymy twarzą w twarz Chrystusa, Boga. No, cóż można jeszcze powiedzieć na koniec? W życiu chrześcijanina nie ma bezsensownych trudności, jest tylko kształtowanie większej nadziei. Gdy pojawia się jakikolwiek ucisk, potrzebujemy podjąć odpowiednią decyzję, że uznajemy to, że tu nie chodzi o to, co powinni zrobić inni ludzie, ale o nasze ćwiczenie się w wytrwałości i charakterze, dzięki mocy Boga. Jeżeli nie zmarnujemy tych okazji, jakie Bóg daje, On zbuduje w nas wielką nadzieję. Będziemy ludźmi wielkich marzeń na miarę Bożej chwały i nie będziemy zazdrościli niczego innym. Będziemy raczej myśleli, że to oni mogą zazdrościć nam dostępu do marzeń przez duże M. To ich szczęka będzie na chodniku. W grupach możecie porozmawiać, o co chodzi z tą szczęką.